Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, znajdujemy się na głównej ulicy mojego miasta, czyli jakby nazwać tę ulicę, nie wiem, ulica Ryszarda, jakiegoś tam. Słuchajcie, 11 tysięcy mieszkańców mi wbiło, zrobiłem małe porządki jeszcze w modyfikacjach, głównie w budynkach. Tutaj mamy sobie taki piękny krajobraz, aż chciałoby się go uwiecznić, więc sobie go uwiecznię. Po prawej stronie znajduje się jedyny wysoki budynek, czyli uniwersytet, a po lewej stronie mamy budynki handlowo-mieszkalne, gdzie żyją i kupują różne produkty nasi mieszkańcy. Słuchajcie, dzisiaj w odcinku ogólnie będę chciał się zająć sprowadzeniem troszeczkę do miasta ludzi. Głównie przez właśnie kolej, która tutaj mi się fajnie udało mi się w sobie wcisnąć. Jeszcze nie wiem, czy nie będę potrzebował, słuchajcie, wyburzyć tych budynków tutaj. Może tak też zrobimy i ten kawałek wykorzystamy całkowicie na kolej. I tą koleją się dzisiaj zajmiemy. Muszę tylko postawić w zasadzie to muszę postawić tylko dworzec kolejowy. Ten dworzec kolejowy właściwie nie wiem jeszcze jaki on będzie. Ten ewidentnie jest tutaj za duży, mimo że jest fajnie rozdzielony. Ten by się już zmieścił, ale to jeszcze nie to. Wow, ten to już jest kompletnie Saigon. Moglibyśmy teoretycznie wstawić taki. Szukajmy dalej. Trochę ich mamy, więc któryś na pewno będzie jakiś w miarę sensowny. To jest chyba towarowy, z tego co wiem. Nie, stacja kolejowa, standardowa stacja kolejowa. Mamy coś takiego. Ale to też nie dla nas. To też również nie dla nas. No to już jest osom. Cztery linie. Jakbyśmy, słuchajcie, burzyli ten kawałek drogi, można by tak zaryzykować, nie? Ryzyk fizyk. Okej, pasowałby tą stację, znaczy stację, przystanek. Musimy go przenieść tutaj, znaczy postój taksi. Może faktycznie byśmy się z takim czymś tutaj... Aha, tylko że to jest w drugą stronę. Czy nie tak jak nam to w zasadzie odpowiada? Tu ma taką fajną zajezdnię, kurczę, ale to naprawdę mega wygląda. No i w zasadzie tyle mamy tych stacji. I tutaj powiem wam, że rodzi się niezły problem. No chyba najbardziej to mi ta będzie pasować tutaj. Train station with parking. No nieźle. Dobra, słuchajcie, postawimy to w takim razie tutaj. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. No jest z parkingiem. Są dwa pasy kolejowe. Dwa tory kolejowe. No i tutaj musimy troszeczkę zmodyfikować, bośmy się tutaj dostawili, że to jednak tutaj będzie, a to jednak tutaj nie będzie. No dobrze, no nic. Modyfikujemy to trochę. Dobra. Teraz weźmiemy sobie oczywiście tory. Niechaj, że to będzie tor główny. Myślę, że tak. Tutaj pasuje jeszcze coś z tym wykminić, ale tutaj akurat nam to nie za bardzo. Chyba, że tutaj zrobimy jeszcze kolejną taką linię. Powiem, że ani tak mi to nie gra dokładnie, tak jak bym chciał.
Słuchajcie, spróbujmy zrobić jeszcze coś takiego. Ajajajajaj. Tu by tunelem wszedł, ale tak to nie przejdziemy tutaj, no właśnie. No. Ewentualnie zrobimy to, słuchajcie, jeszcze inaczej. Skasujemy ten kawałek drogi. Te budynki. Dobra. Teraz weźmiemy... Zrobimy coś takiego. Dobra. Okej. No i myślę, że teraz się uratujemy przed tym wszystkim. O, pięknie się to zrobiło. Elegancko. Okej. Teraz zjeżdżamy na dół. Jap. Okej, teraz musimy sobie wziąć ten kawałeczek taki, żeby tutaj się podpiąć. Brakło nasypu chyba. dobra, no i przejazd kolejowy jest. Dobra. Okej. To mamy. Jest całkiem okej. W sumie tutaj spokojnie możemy teraz sobie tą drogę puścić. O, tu w niczym nie będzie przeszkadzać raczej. Tutaj zrobimy. Zrobimy w ten sposób. Tego i tego się pozbędziemy. Ok. Bardzo dobrze. Ok. Dobrze. Tutaj możemy też zrobić jakiś handel. Ok. Tutaj rzeczesa nic nie będziemy dawać. Tutaj myślę, że posadzimy sobie po prostu drzewa. Ewentualnie tutaj słuchajcie, można by zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie Mianowicie przejście górą dla osób, oczywiście dla pieszych, nie? Okej. Myślę, że całkiem spoko. Dobrze. Tutaj możemy oczywiście dać jakieś drzewa. Drzewa. Mogą być takie cieniutkie, nie? Albo może te? Nie, to są malutkie, nie? Może te. Żeby oddzielić tych oczywiście, żeby nie widzieli, nie wiadomo, że tam jakieś kurde tory są, czy coś, nie? Żeby mieli taki w miarę spokój, jakiś lasek, jakaś wiewióreczka czasem przebiegła, czy coś. No to rzecz jasna. Takie coś tutaj się jak najbardziej przyda i zda. Tutaj gdzieś dałem, tak, tutaj dałem to, więc tutaj sobie spokojnie możemy troszeczkę mniej tego puścić. Okej, tu zwiększymy troszeczkę, tak. Zrobimy dosyć taki gąszcz tutaj, żeby ci mieszkańcy nie narzekali na to, że kurczę, jest pełno tych, pełno hałasu od torów czy coś. A tak to wiecie, tutaj. I znacznie lepiej to wygląda.
Okej, no to myślę, że pociągi spokojnie mogą kursować. Taksówki mamy tutaj. Też taksówki, słuchajcie, można by było przesunąć tutaj. Albo tutaj. Dajmy je tutaj. W sumie taksówki przy dworcu kolejowym jak najbardziej wskazane. Okej. No i faktycznie ta kładka tutaj robi robotę. Elegancko nawet. Dobra. Poczekajmy rzecz jasna na pierwsze pociągi. Tutaj myślałem, słuchajcie, przy tej drodze. Przy tamtej. Może zrobimy tutaj taki coś. Słuchajcie. Tutaj jest o czym pomyśleć. Dobra, ale tak, w sumie tutaj bym chciał jednokierunkową. Dobra. Dokładnie w ten sposób. Okej, i teraz pasowało nam tutaj postawić jeszcze ten kolejowy, czy dworzec kolejowy, ale transportowy. Dokładnie ten towarowy. Myślę, że tu byłby dobry. Dobre miejsce. Dobre. Musimy oczywiście podciągnąć wodę. Dobra, woda jest. Musimy oczywiście podciągnąć prądy, no bo prądów akurat nie mamy w tamtym kierunku żadnych. Przynajmniej na razie. Okej, prądy będą. I teraz tak. Stąd spokojnie możemy się na pewno wcisnąć tu. Dobra. Chociaż ja wiem, nie podoba mi się to dokładnie. Do końca mi się to nie podoba. O, lepiej. I może być w ten sposób. Bene, bene. Mogło sobie funkcjonować. Okej, więc myślę, że te towary niedługo zaczną tutaj faktycznie napływać i wypływać i wylatywać, wyjeżdżać i ogólnie wszystko. Teraz tak. Tutaj doprowadzimy, czy tutaj zrobimy strefę biurową, po prostu biura. Wiecie, jakiś zarząd tych firm całych tutaj i tak dalej, to wszystko będzie sobie zlokalizowane. Tutaj będą ci prezesi i tak dalej, będą wszystko widzieć, czy ich towary akurat są bezpiecznie i cało dowożone. No i tutaj rodzi się kolejny problem, ponieważ nie mamy tego ciągu tutaj. Oh my god, ja nie mogę kupić. Ojo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 j
jeżeli nie mam połączenia. Więc prawdopodobnie nawet na chwilę trzeba będzie zrobić chyba połączenie. Duże miasto, 17 tysięcy mieszkańców, więc to trochę zajmie. Dopiero możemy sobie kupić jeden kwadracik. Więc słuchajcie, do czasu aż tego nie wykupię tych. No to trzeba będzie się jakoś tutaj podratować. Dobra, to jest tak, to możemy zburzyć. Aha, bo tu już mamy dostępne, nie? Dobra.
Ta linia kolejowa jeszcze nie jest jakoś tak specjalnie droga, żeby... żeby nie szło tego utrzymać. Dobra, tutaj wybrzeżem polecimy. Na razie spokojnie sobie może lecieć tak. Później oczywiście to zmienimy. Ok. Tutaj wchodzimy w dół. Ale to oczywiście rzecz jasna tylko i wyłącznie na chwilę. Żeby tylko było połączenie. Ok, jest, jest. Później wszystko będzie do zmiany, więc tutaj nie ma co się martwić i głowić jeszcze o to. No i myślę, że jest całkiem spoko. Dobra. Widzę, że w ogóle jak ta edukacja, zobaczmy na naszą edukację. Szkoły podstawowe, no... Coś tam drzemie, ale to widzę, że tak powoli, powoli. Uniwersytety jak najbardziej jeszcze robią robotę, szkoły średnie się troszeczkę zapełniają, ale jeszcze miejsc jest, więc o szkołę średnią nie muszę martwić. Nie muszę się na razie przynajmniej martwić o szkołę średnią. Jedzie pociąg, patrzcie! Ale patrzcie, jaki kurde Shinkansen, no, normalnie w Yokobuki to... No ja pierdykam, patrzcie jak to rozwinie prędkość nad świetną i pojechał! Zajebisty pociąg. No patrzcie, ładne biurowce tu się wybudowały. Perfekto. Dworzec funkcjonuje. Zobaczmy, czy w ogóle coś tu do niego przyjeżdża. Chociaż teraz jest noc, więc podejrzewam, że może być ciężej. Ale przyjeżdża jakieś furgonetki, nie furgonetki, ciężarówki. I wyjeżdżają. I nie ma korków, przynajmniej na razie. Ale przyjmijmy taką wersję, że na razie jest noc, no bo jest noc w sumie. Okej. Jak tutaj ten dworzec? No patrzcie, patrzcie, jaki normalnie pociąg. Wow. Oj, następny przyjechał. Też taki ładny. I patrzcie, ile ludzi wysiada. No perfekto. Pojechał kolejny pociąg. Ten jedzie w tą stronę. No mega, mega, mega. Tutaj jeszcze towarowego, żeśmy nie widzieli. Ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Dobra, teraz tak. Pomyślałem sobie, słuchajcie, że dobrze by było jeszcze postawić jakieś budynki unikatowe. Tak, żeby przyciągnąć troszeczkę do miasta turystów. Bank of America. Myślę, że Bank of America będzie tu bardzo dobrym wyborem. 126 tysięcy. No dobra, niech będzie. Chociaż jeden taki budynek, który jest zobaczył. Wow, no jest normalnie rozmach. I patrzcie, jak sobie ładnie wygląda. Co prawda na razie takie budynki nie są tutaj wysokie, ale... ale w końcu bank, nie? Banki zawsze muszą mieć... najlepsze budynki, albo najlepsze lokale i tak dalej, bo to wiecie, bo bank, bo ich stać. Także myślę, że to będzie dobra kwestia. No, pociągi widzę, że całkiem znośnie kursują. Tutaj pięknie się, idealnie tutaj mamy przystanek, mamy taksówki, no perfekto miejsce, perfekto.
Idealnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Elegancko. Teraz tylko poczekać, aż oni się wykształcą. Brak wystarczającej liczby wykształconych pracowników. No właśnie, wykształciuchy. Trzeba będzie też poulepszać te drogi tutaj, żeby oni też tutaj jednak już te lepsze drogi mieli. Tutaj walnąłem sobie jeszcze jedną taką drogę. By powiększyć im tutaj dostęp do tej strefy. Tak sobie pomyślałem. Że pasowałoby jeszcze gdzieś tutaj upchać, słuchajcie, budynki mieszkalne. Może weźmiemy tak. Tą strefę zamienimy trochę i wrzucimy tutaj bloki. Co prawda zmniejszymy teraz sobie trochę populację w mieście. Ale zaraz tutaj zaczną się budować bloki, żeby jednak więcej mieszkańców tutaj było. O, już tu się jakieś budują bloki. Piękny wschód słońca. Widzę, coś tu nieźle obciąża, bo płynność animacji jest taka średnia. Coś tutaj równo rypie po całych zasobach. Pytanko tylko co? Ale spoko, ja do tego dojdę. Dojdę i znajdę. Dobra, no i całkiem powiem wam szczerze, miasto całkiem ładnie się tutaj rozwija. No patrzcie, jak to wygląda. Ha! Elegancko. Mnie się podoba, nie wiem jak wam. Ale myślę, że też wam się podoba. Tutaj nad jeziorem sobie niektórzy mieszkają i mają piękny widok na tutaj jakieś budynki i ten bank. A to są te budyneczki. No, też są fajne. No, także... Co to takie, kurde, tutaj klocek powstał? Hej, japoński jakiś ten budyneczek. Jakisoba? No, w końcu Yokobuki. Dobra, jeszcze tutaj handlówki trochę możemy dorzucić. O, pięknie. W końcu handlóweczka jak najbardziej pożądana. Dobra. Zobaczmy jeszcze wartość ziemi. No, tutaj się robi ciekawie. Jednak wszyscy mieszkańcy wolą mieszkać tutaj nad jeziorem. Tutaj jest mega wartościowa ziemia. Aha, bo jeszcze tutaj mamy ogród japoński. Ludziom się to podoba. Trzeba będzie trochę zainwestować jeszcze w parki, nie w parki. To nawet tutaj widzę, już się robi jakaś wartość tej ziemi. Mimo, że tutaj budynków nie mamy, ale już się coś tam kształtuje. Tutaj by pasowało też zainwestować jakąś wartość ziemi, to jednak coś pasuje tam zrobić. Tutaj fajnie nam się też już powoli co nieco dzieje. Bardzo dobrze. Może jakiś park jeszcze tutaj walniemy albo coś. Albo jakiś plac zabaw. Park. Za duży. Może też nie mam nic takiego. O, perfekto. Damy im jeszcze tutaj taki jeden park. Labiryntowy czy coś takiego. O, całkiem fajnie. Czyli wchodzą tędy, przechodzą tędy, tu i co na środku. Zmusza do chodzenia, bardzo dobrze. Ech, dobra, okej, okay, no to myślę, że mamy całkiem fajnie tutaj rzeczy ogarnięte. Powoli nam się wszystko pięknie, ładnie kształtuje. Dworzec kolejowy jest, jak w pysk strzelił. Zrobię sobie jeszcze zdjęcie dworca kolejowego. Pięknie. Dobra, to cóż, widzimy się w kolejnym odcinku City Skylines. Dzisiaj taki krótszy odcinek.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz w dole. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i pa pa!